Cześć i siema, z tej strony Sweryt, gram dalej w Ghost of Tsushima. No, przeszliśmy do aktu drugiego i otworzyły nam się tutaj północne regiony, jeden z nich, ale jeszcze mamy sporo zadań pobocznych, które zostały nam na południu, w tym pierwszym regionie, w którym zaczynaliśmy grę. Dzisiaj w tym odcinku zrobimy sobie Matczyny Spokój, to jest jedna z opowieści Masako. Masako widziano jadącą konno na polu bitwy w Komodzie. Oboje mamy tam niezałatwione sprawy. Mongołowie nadal okupują ten rejon, spróbuję ją odnaleźć. Nim ją odnajdziemy, to sobie tutaj pozaliczamy parę takich miejscówek fajnych. Jest tutaj sporo rzeczy, stojaki bambusowej, nie tylko. No ale po kolei. Tutaj mamy bardzo, bardzo ładne tereny. To są chyba wzgórza, o ile się nie mylę. Wzgórza Kashine, tak. Wzgórza Kashine, tu gdzieś... Wydaje mi się, powinien być ukryty ołtarz, już go nawet widzę. Podejdziemy sobie do tego ołtarza. 10 takich ołtarzy, 10 pokłonów przed takimi ołtarzami, to wpada trofeum. O, widzicie, jakieś mamy tutaj motylki, nie motylki. Zawsze jakieś takie małe zwierzątka czy owady pojawiają się, gdy się pokłonimy. Przy takim ołtarzu tu jeszcze widzę, ktoś ma dla nas jakieś zadanie albo chce nam coś ciekawego opowiedzieć. Czemu nie? Posłuchamy tego. Już się tutaj do niego wybieram. Do tej postaci. To ona. Panie, słomiane kapelusze zaczęły atakować podróżnych w Kubarze. Kolejni zdrajcy Ryuza. Rozlewają krew. Pomagają Mongołom. Mam rodzinę nieopodal gospody przy wybrzeżu Akashimy. Oby nic im nie groziło. Znajdę tę gospodę i rozprawię się z nimi. Kolejne miejsce znane z pogłosek, to otrzymujemy. Ostatnia prośba, tutaj kolejna jakaś misja właśnie gdzieś już tam na północy. Czy właśnie w takich miejscach, czy w obozach wędrownych zawsze te postacie jakieś niezależne mówią nam o czymś ciekawym, o czymś interesującym. Tu naprawdę jest dosyć ładnie. No te kwiaty tutaj robią nam grę. Spróbujemy sobie jeszcze kawałek podjechać. Tam patrzę, coś jest u góry, gdzie można się wspiąć. Zobaczmy sobie to. Każda taka wspinaczka też doprowadza nas do jakiegoś ciekawego, fajnego miejsca. Nie zawsze, ale może tak się przytrafić. To idzie dosyć już sprawnie, dosyć szybko. Przeskoczmy sobie dalej. Jeżeli nic tutaj nie będzie, to ruszamy w dalszą drogę. Mamy tutaj jakiś ludzi. Panie, ta kobieta wie, jak wydostać się z wyspy. Rozmawiajmy. Wiesz, jak ominąć Mongołów? Pokaż. Oczywiście. Proszę za mną. No cóż, możemy za nią iść. Zobaczymy, o co tutaj chodzi przy okazji. Tu mamy jakiś ul. Prowadź, kobito. Przypatrz się uważnie, a dostrzeżesz moją łódź i drogę, którą popłynę. Zobaczmy sobie to. Nie widzę łodzi. Może to nie to miejsce. Chyba nie ma tej łodzi. O, w mordę! Wszystko popsuć, co? Jesteś tchórzem i kłamcą! Chyba czeka nas walka. O, ciekawa misja, no. Taka... ala poboczna. Ale nas zrobiła w konia. No i po niej. Okropieństwo. Mordują niewinnych. No, dzieje się tutaj. No ale widzicie, ta wspinaczka rzeczywiście nas zaprowadziła do jakiejś tutaj
ciekawej miejscówki, coś się tutaj ciekawego wydarzyło, coś się tutaj działo. Dobrze, może przejdźmy teraz tutaj, w to miejsce. Handlarz białym barwnikiem, no właśnie. Wszystko mamy na północnym zachodzie pierwszego regionu. Też sam jestem ciekaw, co ten handlarz może nam zaoferować tutaj. Moja rodzina używała białego barwnika od pokoleń. Myślałem, że wszyscy samurajowie zginęli. To tak się teraz wita gości? Proszę mi wybaczyć, panie. Wiecznie jestem tu sam. Towarzyszą mi tylko barwniki i pędzle. Lakier i płótno. Mój barwnik jest biały niczym dziewiczy śnieg w mroźnym dziogaku. Przynieś mi materiały, a ja odzieję cię w biel, niczym śmierć. Całkiem ciekawe. Rynsztunek kosmetyczny łuk. Lis o 9 ogonach. Tylko do długiego łuku mamy. Dobra, możemy sobie to zrobić. Będą mrużyć oczy, by cię dostrzec. Tutaj już nic więcej nie mam. Zobaczmy barwniki do pancerzy. Do każdego pancerza mamy. No nie do każdego. Ubranie wędrowca. Ubranie Ronina. Kurczę, fajnie to nawet wygląda. Księżycowy pogromca. Dobra, zakupimy to sobie, wydamy kwiaty. Ołowie pomyślą, że walczą ze śmiercią. Nakrycia głowy jeszcze. Wykonywać swojej pracy bez materiałów. No, więcej materiałów już dla ciebie nie mam. Ale widzimy, że jest tutaj ktoś taki. Zobaczmy sobie teraz może dziennik, to może niekoniecznie. To nam się pojawiło to nowe zadanie. Gdzie to kurcze było? Dobra, nieistotne. Sprzęt. Zobaczmy ten długi łuk. Broń i amunicja. Broń dystansowa, broń podręczna. To mnie nie do końca tutaj interesuje. Stalowe ostrza. Miotane na wyposażeniu. Dobra. W tej chwili nieistotne. Wybierzmy długi łuk. Jakby tutaj zmienić, kurczę, tą barwę jego na biały. Coś już mi się tutaj... Coś człowiek gra i zapomina. To zupełnie, zupełnie bez sensu. Tutaj mamy ulepszenia dla długiego łuku. W zasadzie możemy go ulepszyć, ale nie widzę tutaj... Nie widzę tutaj barwnika dla niego. Opcje łuku. O, teraz, dobra. Szkarłatna noc mieliśmy wybrany, a tu mamy ten lis o 9 ogonach. Dobra, na razie zostawiam ten, co jest. Może w końcu się całkiem ubierzemy na biało i wtedy będziemy kombinać. W tym miejscu jest jeszcze gdzieś bambusowy stojak. Już go widzę. Spróbujemy go sobie zaliczyć. Poszło. No, już czuję, że może być trudno. Poszło. No to jest jeszcze w miarę. No i teraz... Okej. Okay. Ach, mało brakowało. Źle. Już wiem, że źle. Poszło 6, no w końcu się uda. Ajajajajaj, prawie. Tam na końcu krzyżyk, trójkąt, krzyżyk. Jest. Mamy to. No, jeszcze 4 bambusowe stojaki. I można powiedzieć, jesteśmy w domu. Sobie tutaj zerknę, coś możemy tutaj zrobić, gdzieś możemy zejść. Możemy zejść, tylko pytanie, czy potrzebujemy tego zejścia. Tutaj nic ciekawego nie widzę na skałach. Nieraz na takich skałach można znaleźć chorągwie, ale w tym miejscu chyba nic takiego tutaj nie ma.
Przebiegnijmy się jeszcze szybciutko na dół. Nic tutaj nie widzę. Z tej strony. Zaraz zrobimy sobie szybką podróż trochę dalej. Tam chyba też nic ciekawego nie ma. Stojak mamy zaliczony. Tu jeszcze mamy jeden stojak w komodzie. Też się do niego wybierzmy. Wszystko sobie robimy jakby po drodze do tej misji głównej. Matczyny spokój. Jest kolejny stojaczek. No warto to sobie zaliczyć. Dobra. Tak, taki krzyżyk. No to idzie sprawnie, gorzej jak ta siódemka jest do zrobienia. Ach, prawie się udało. Już wiem, gdzie zrobiłem błąd. Ach. Jeszcze raz. 2 L1 kwadrat, L1 krzyżyk, L1 krzyżyk. Aja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 j
Parę cięci się udaje. Liczba stojaków zwiększona. Pauzy niekoniecznie chciałem robić. Chciałem raczej zrobić mapę, ale to muszę poczekać, aż mi to pozalicza. Teraz. Tu mamy jeszcze jedną miejscówkę. Haiku z komody. Wszystko mamy gdzieś tutaj w pobliżu. Wszystko na tych samych terenach. Ułóżmy sobie haiku. Rozmyślaj o porażce. Jakie tutaj mamy możliwości? Niewinne serce, spokojny umysł, upór i siła. Spokojny umysł. Jeden kamyk zmienia los. Martwi znów się odrodzą. Zaduma nad przyszłością. Jeden kamyk zmienia los. Prosto z otchłani. Pragnienie życia. Toń samotności. Pragnienie życia. Spokojny umysł. Jeden kamyk zmienia los. Pragnienie życia. Opaska klęski. Możemy ją zobaczyć, ale nie będziemy jej zakładać. Ok. Na razie cały czas podróżujemy w tym stroju. W końcu myślę sobie, zmienimy. Jak ten strój całkiem ulepszę, to pewnie mi się już doszczętnie znudzi. Wtedy będziemy kombinować, co dalej, jaki nowy strój założyć, ale pewnie w końcu jakiś też zdobędziemy. Tutaj mamy też cmentarz, a jak cmentarz, to wiadomo, zaraz przy tym haiku. Warto słuchać w głośnikach, mniej więcej podpowiada się, gdzie są świerszcze, ja już widzę. Zbierajmy. Pięć do poznania nowej melodii, ale dzięki temu świerszczowi powinniśmy poznać jakąś nową melodię. Sprzęt, akcesoria. No właśnie. Ciepło objęcia słońca. Pieśń, która ma moc zmiany pogody. Graj melodię na flecie, czyli pewnie z deszczowej na słoneczną. Lament burzy, czyli pewnie przyzywa nam burzę. Zostawmy sobie te objęcia słońca. Jeszcze możemy zobaczyć sobie, co tutaj dalej mamy. Tu mamy tego gościa z tymi barwnikami. Stojak ukończony, tutaj stojak też ukończony. Wybieram już sobie tę misję, ale możemy się przenieść jeszcze tu. Tutaj mamy filar honoru, gdzie jak wiadomo powinniśmy otrzymać barwniki do miecza.
Mrok gębu dla wojowników, którzy wolą chować się w cieniu. Nie wiem, czy my wolimy chować się w cieniu. Bardzo fajny barwnik. Zestaw do ozdabiania miecza. My mamy ten na wyposażeniu. Kurczę, ten też mi się podoba. Wszystkie są świetne. A dobra, weźmy ten nowy mrok gębu. W ten się wyposażymy. Okej, okay. W sumie ten łuk, kurczę. Jeszcze sobie sprawdzę. Broń i amunicja. No właśnie, wtedy tutaj wybierałem opcję łuku. Szkarłatna noc. Szlachetny żuraw. A weźmy ten biały lis o 9 ogonach. Nie mogę tego wyposażyć, nie wiem dlaczego. Tutaj widzę, spokojnie mogę, a w długi łuk nie mam opcji. Nie mam opcji, żeby zmienić tutaj to wyposażenie. A nie, zmieniło mi. O dziwo mi zmieniło. No, jakieś tu małe błędy też się zdarzają. Jeszcze tak chciałbym się tutaj przyjrzeć. Dobra, wydaje się, że to wszystko. Zrobimy sobie tę misję. Misję główną, Matczyny Spokój. Ten ptak, widzę, też nas prowadzi. Burzliwa noc. Tu jeszcze jest jakaś, widzę, miejscówka. Miejscówka, która nie wiem, czy coś nam tutaj daje. Może niekoniecznie. Ona tam walczy. Dobra. Czas pomóc pani Masako. Wybuchowej strzały niestety nie mam. Dobra, mam na tarczowniku, weźmy. Jeszcze tutaj zmiana. Dziękuję ci za pomoc. Bardzo proszę. Co ty tu robisz, Masako? Szukam rodziny. Znalazłam już męża. Nie widzę jeszcze moich synów. Zginęli jak wojownicy. Bronili domu. Wiesz może, gdzie polegli? Nie. Bitwa była chaotyczna. Ledwie widziałem swego wuja. Pomogę ci ich znaleźć. Matczyny Spokój. Muszę przeszukać tę część plaży. No to ruszajmy za nią. Tutaj była ta wielka bitwa rzeczywiście. Patrz, tam. Nie wiem, co ona widzi. Żołnierz. Tak, ale jest sam. Myślisz, że to dezerter? Kiedy zginął twój mąż, pani, klan rzucił się, by go pomścić. Nikt nie uciekł. Miło wiedzieć, że byli do końca lojalni. Szukaj uważnie naszych chorągwi. No raczej nie trudno je zauważyć. Tutaj jeszcze widziałem. Ona poszła w zupełnie inną stronę. Masako, tutaj. Chorągiew Adachi. Poczekamy na nią, aż tu podejdzie. Jechał plażą. Ruszymy więc dalej jego tropem. Ruszajmy.
Podążaj za chorągwiami Adachich. Chorągiew Kikucich. Nasza chorągiew. No niestety, bitwa była przegrana. Ucznicy Nagao usiekli wielu wrogów. Nikt nie mógł się z nimi równać. Gdyby był z nimi Sensei Ishikawa. No, gdyby był. Mamy kolejną chorągiew. Chorągiew twego wuja. Prowadzą w stronę skał. Nasze chorągwie. Idziemy. Udzikaga, przyjaciel moich synów, na pewno przy nich został. Muszą tu być. Tędy. Zostawili tu ciała swoich. Jak jakieś śmieci. Nie. Powinni być przy rodzinie, pochowani ze swoimi żonami i dziećmi. Droga do Ariake nie jest bezpieczna. Czy gdzieś tu jest miejsce, gdzie można ich pochować i uczcić ich poświęcenie? Latarnia morska. Bawili się tam, gdy byli mali. Ale zajęli ją Mongołowie. Więc ją odbijemy. Latarnia. To raczej nie powinien być problem. Podążamy za Masako. Mamy konie. Prowadź, Kobito. Uwielbiali wspinać się na wieże. Kiedy nie wracali na noc, wiedziałam, że są tu i patrzą w gwiazdy. Byłaś dobrą matką. Też tak myślałam. Ale moje dzieci nie żyją, a ja tak. To największa porażka dla matki. Kiedy moja matka umarła, też się o to obwiniałem. Ale byłeś tak młody, a ona chorowała. Nie mogłeś nic zrobić. Nie pociesza mnie to, nawet jeśli to prawda. Wiem. Pomścimy ich, Masako. Zdobędziemy latarnię. Rozpalimy ogień. A najpierw czeka nas bitwa. Przyczółek Saicha, czy Saicha. Się nawet nie będziemy skradać. Mongolskie ścierwa! Ten jakiś twardszy był zawodnik. Jeszcze jeden został. Ostrożnie, może być ich więcej. No, nawet jeśli. Oho. Są w trawie. Są Mongołowie. Nie!
Patrz! Tam w drzewach! Oho. Są łucznicy. Ładnie sparowany. Sparowana strzała. Tu już gorzej. Trzeba parować, trzeba to wykorzystywać wszystko. Ale sieczka. Ojojojojoj. Żeby nadchodzili kolejni. Są. Okej, gościu, to ci wyszło. Ach, to też ci wyszło. Mordę, kolec. Tego twardziela trzeba załatwić. Chyba jest przywódca. Najpierw tego, żebym nie przeszkadzał. Pięknie. Jeszcze dwóch przywódców. Chyba ostatnia postawa zostanie odblokowana, postawa księżyca. Są kolejni tu cały czas. Oto jaka walokwi! W końcu. Jeszcze jeden starczą. Po nim. Widzę ich ręce. To chyba wszyscy. Skróć męki. Tu jeszcze coś. Do pozbierania nie. Wszystko to mamy, co oni tutaj oferują. Tutaj zapasy, dobra. Jeszcze zobaczymy sobie tych. Też zapasy. Bomba dymna. Bomba prochowa. Porozmawiajmy z Masako. Nadszedł czas. Przynieśmy moich synów. Nigdy nie pozwalałam im tu spać. Nawet kiedy podrośli. Zawsze wołałam ich do domu. Tego brakowało mi najbardziej po śmierci matki. Głosu, który mnie wołał. Wiedz, że spoczywa w spokoju. Jak wszyscy. Do zobaczenia w Toyotamie. Muszę znaleźć jeszcze kilku spiskowców, nim będę mogła spocząć. Ale teraz chciałabym spędzić trochę czasu z synami. Rozumiem. Bywaj w zdrowiu, Masako. Matczyny, spokój, zadanie zakończone. No, prawie punkt techniki zdobyty, prawie. Talizman wracającej energii. Umiejętności wykorzystujące hard ducha mają 15% szansy na przywrócenie jednego punktu hartu ducha. I to jest, kurczę, coś, co mi się tutaj przyda. Zwiększony przyrost hartu ducha, tak. Broń ducha zadaje o 20% więcej obrażeń. Otrzymujesz dodatkowe nie. I to właśnie sobie zamienimy. Talizman wracającej energii. Niebiański cios wykorzystuje m.in. hard ducha, więc tutaj jakby jest szansa, że nam ten hard ducha zostanie, ten punkt użyty zostanie przywrócony. Tu jest też latarnia. Skoro już tu jesteśmy, rozpalimy sobie te latarnie. No wszystko mamy w tym samym tutaj, regionie. Tak jak mówię, tutaj zawsze przybędą z powrotem ludzie. Zresztą każde takie aktywności warto wykorzystywać, żeby sobie tutaj
zwiększa ci legendę i punkty techniki, to wszystko powoli zbierane, kolekcjonowane daje efekty. A jeżeli mamy taką możliwość, to rozpalimy latarnię morską. No właśnie, dzięki temu mamy punkt techniki. Teraz to sobie zrobimy. Ta misja jakby z latarnią musi się zakończyć, żebyśmy nie pauzowali tego, zejdziemy na dół i tak musimy zejść. Punkt techniki. Postawy. Jeszcze chcę zobaczyć broń ducha. Jedną rzecz. Skupione słyszenie. Nie, o co mi chodziło? Dzwonek wietrzny. Rzuć petardę, aby przyciągnąć wielu wrogów do danego obszaru. I to chyba sobie ulepszę, bo wtedy kilku naraz mogę sprowadzić jakby do jednego miejsca. No i być może nawet używając strzały wybuchowej. O, tak jak tutaj jest to pokazane. O, albo czegoś takiego. Można całkiem to sprytnie zrobić. Dobra. Mamy petardy. Każda sztuka i sztuczka przy okazji zdobyto trofeum. Jeszcze na moment cofnąłem się tutaj, gdzie mieliśmy ten stojak bambusowy w Kashin. Tutaj też był ten gościu od białego barwnika. O właśnie, tutaj jest to miejsce. Najlepiej się udać tutaj z tego stojaka, jak gdzie jest widok i na plażę, na latarnię i na te okręty. Tutaj jak będziemy schodzić, znajdziemy sobie coś ciekawego. To też wydaje taki charakterystyczny dźwięk takich niby dzwoneczków. Zobaczcie, chorągwie Sashimono. W takich miejscach też można je odnaleźć. Mamy 4 chorągwie, jeszcze jedna i będziemy mogli sobie zdobyć siodło. W kuźni Komatsu jest gościu, który nam te chorągwie wymieni właśnie prawdopodobnie na siodło. On zbiera te chorągwie od nas. Możemy mu je przekazywać. Wtedy być może on nam przekaże nowe siodło. Jeszcze myślę, czy by się tutaj nie udać. Zobaczcie, mamy dostępny dar, ulepszenia i tak dalej. W zasadzie dla wszystkiego. Jeszcze sobie to zaliczmy podczas tego odcinka. Teraz patrzę, aha, i tu możemy sobie wybrać petardę. Bomba prochowa, petarda. No to jest, kurczę, naprawdę fajna rzecz. Dobra, łuczarka. Łuczarka na początek. Może ulepszę twój łuk. Tak, chciałbym, żebyś mi długi łuk ulepszyła. Zobaczcie, jak już to nam zadaje obrażenia i zasięg, jak duży. Przybliżenie, oddalenie. Ulepszajmy. Świetna precyzja i zasięg. No ba. Odbierzemy sobie dar, weźmiemy jeszcze len. Twój łuk wymaga naprawy, panie. Tutaj zobaczcie, kolejna jakaś rozmowa. Co jakiś czas, jak wracamy, to z kimś można pogadać. Mongołowie chyba się boją naszych gorących źródeł. Unikają ich. Może nie lubią zapachu siarki. Albo myślą, że się rozchorują. Oby nie zmienili zdania, panie. Jeśli jakiś wojownik ma czerpać siłę ze źródeł Tsushima, to właśnie ty. Z tym się muszę zgodzić. Tak jest. Ot, taka gadka. Niewiele tutaj wnosząca nam. Odbierzmy dar. Śnieg Kamagiaty. No i to mamy jakąś tutaj opaskę. Ona by się nam przydała, gdybyśmy sobie jakiś cały strój zrobili na biało. I kurczę, prędzej czy później być może właśnie takiego sobie tutaj samuraja białego zrobimy. Coś tutaj mi pokazuje. Aha, to są te petardy. One tak wyglądają. Mongolska petarda, którą można rzucać, aby przyciągać uwagę wrogów. No proszę, jeszcze skóry dostaliśmy 5.
Stali też 5. Tu jeszcze z kimś porozmawiamy. Drewno cisowe, no ładny dar, naprawdę. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Panie Sakai, kojarzysz posąg, który góruje nad farmą w Kushi? Pewien młodzieniec w pojedynkę broni go przed wandalami i złodziejami. Jedno z dzieł mistrza Izy. Powinienem pomóc. Nie można pozwolić, by posąg trafił w ręce wroga. Proszę, postaraj się go ocalić, panie. No i kolejne miejsce tutaj. To już wszystko na północy. A my sobie jeszcze będziemy robić te wszelkie zadania z południa. Tutaj ulepszyłem łuk, więc już... Pomogę ci ulepszyć ostrzy. Więc ostrzy już nie ulepszymy. Tak samo, no jeszcze możemy coś zrobić u płatnerki. Nie, już też u niej nic nie zrobimy. Tu nam brakuje nam zapasów tylko. Tylko albo aż, bo dosyć sporo tego brakuje. Okej, myślę, że na ten odcinek wystarczy. Żegnamy się w Złotej Świątyni. Jeszcze zadania poboczne przed nami, nim rzeczywiście zaczniemy sobie plądrować północne obszary. Do zobaczenia, cześć!